32. Latek dobijał się do mieszkania w Wydminach, warmińsko-mazurskie, w którym była jego partnerka oraz trójka jej dzieci. Pojawienie się na miejscu policji miało go nie uspokoić. Jak twierdzą funkcjonariusze, mężczyzna stwarzał poważne i realne zagrożenie dla wszystkich osób w tym miejscu. Jeden z policjantów strzelił w kierunku 32-latka. Mężczyzna zmarł. Po interwencji do szpitala trafiła policjantka. W nocy ze środy na czwartek, 15-16 grudnia, policjanci z Giżycka zostali powiadomieni o agresywnym mężczyźnie, który dobijał się do drzwi jednego z mieszkań w Wydminach. Po dotarciu na miejsce i wejściu do mieszkania, funkcjonariusze zastali tam 32-latka, który był nietrzeźwy, oraz jego 37-letnią partnerkę i trójkę dzieci w wieku 1, 9 i 17 lat, informuje aspirant Tomasz Markowski, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie. Policja, środki przymusu bezpośredniego okazały się niewystarczające. Jak relacjonuje Markowski, obecność policjantów nie uspokoiła mężczyzny. Miał być on agresywny, a swoim zachowaniem stwarzał poważne i realne zagrożenie dla wszystkich osób w tym miejscu. Pomimo wielokrotnego wezwania do zachowania zgodnego z prawem, mężczyzna nie uspokoił się, czym zmusił funkcjonariuszy do użycia wobec niego środków przymusu bezpośredniego, które niestety okazały się niewystarczające, mówi rzecznik. Strzelił w kierunku 32-latka. Mężczyzna nie żyje. W pewnym momencie jeden z policjantów, jak relacjonuje Markowski, oddał celny strzał z broni palnej w kierunku 32-latka. Jak informuje policja, stało się to, gdy okazało się, że życie i zdrowie policjantów zostało poważnie zagrożone agresywnym zachowaniem mężczyzny. Niestety, mimo pomocy udzielonej przez policjanta i wezwaną na miejsce załogę karetki pogotowia, mężczyzna zmarł, przekazuje Markowski. Jak informuje policja, pomocy medycznej wymagała policjantka, która została w trakcie interwencji zaatakowana przez 32-latka. Została przewieziona do szpitala, jednak nie wymagała hospitalizacji, relacjonuje rzecznik. Na miejsce skierowana została grupa dochodzeniowo-śledcza, technicy kryminalistyki, policjanci z Wydziału Kontroli KWP w Olsztynie oraz policyjni psycholodzy. Czynności na miejscu zdarzenia są wykonywane pod nadzorem prokuratora z prokuratury rejonowej w Giżycku. Również komendant główny na miejsce skierował oficerów Biura Kontroli Komendy Głównej Policji. Prokurator Krzysztof Stodolny, zabezpieczane są wszelkie możliwe dowody TVN24. Prokuratura, prowadzone są oględziny, zabezpieczane ślady. Partnerka mężczyzny oraz jej dzieci zostali objęci opieką psychologów, a pracownicy socjalni wspierani przez dzielnicowych z Wydmin zaproponowali jej pomoc i umieszczenie z dziećmi w lokalu zastępczym na czas prowadzonych czynności. Kobieta jednak postanowiła na ten czas przenieść się do rodziny, przekazuje policja. I dodaje, że wszystkie okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Jak mówi prokurator rejonowy w Giżycku Grzegorz Ryński, na razie trwają czynności na miejscu zdarzenia. Jesteśmy na etapie gromadzenia materiałów dowodowych. Prowadzone są oględziny, zabezpieczane są ślady. Przesłuchiwani są też świadkowie, informuje. Autor TM Tam. Źródło tvn24.pl.